Hello everyone, tu Flipiński, witam was w kolejnym odcinku Zagramy w League of Legends. Jesteśmy sobie na łeście, report need for not communicating. Tak, była wojna o topa, bo Queen chciała pójść na topa. Jest tak jak mówiłem, czyli Queen chodzi tutaj coraz częściej na topa, jak widziałem w tych grach. Bla 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 bla. Ktoś ma jakiegoś buga, to nieważne. No i dobra, ja jestem sobie na Lux. Jesteśmy sobie oczywiście teraz na normalku, nie umiem grać Fizzem. Także mam nadzieję, że jakoś się nauczę. Powiem wam szczerze, że moja historia z Fizzem jest taka. Zagrałem sobie nim kiedyś na PBE, na tym serwerze testowym. Zagrałem sobie raz, o w sumie spoko ta postać, kupię sobie ją. Zagrałem sobie nim na normalu, potem już na łeście na 30. Ludzie wtedy już zaczęli tam normalnie ogarniać, a nie to co na PBE. No i dostałem po dupie. Potem zagrałem nim jeszcze raz, no i znowu dostałem po dupie. Stwierdziłem, że ta postać jest jakaś dziwna. Po prostu cały mój problem z Fizzem jest taki, że go trochę nie czuję. Nie wiem, kiedy on ma kosmiczny damage, taki jaki zazwyczaj robi każdy Fizz. Na początku chyba nie jest taki mocny, a potem dopiero kosi. Jakoś tak może od 4, od 5, nie wiem. Tutaj są w ogóle jakieś chore akcje. Przeciwnicy mają oczywiście junglera, tylko my jesteśmy takimi jełopami, gdzie jest wojna o topa. No. Ale tak to wszystko spoko. Dobra, zaczynam sobie z E na Fizzie. Myślę, że to jest całkiem spoko. Trzeba uciekać. O, Malphite nie ma jakichś innych ganków, także będę mógł jakoś dociskać tą Lux. Aczkolwiek dociskanie Lux też nie jest takie łatwe. Lux jest chyba całkiem okej na Fizza. Aczkolwiek jak już ją złapię, to będzie miała ciężko. Ale ona ma silny haras przeciwko rybce. No właśnie, jest ranged, ma dobre zasięgi, także to będzie mnie bolało. Kiedyś właśnie grałem Fizzem i grałem na Lux. Dostałem, bo padłem jakoś mega szybko, ponieważ złapał mnie w kół, i jeszcze dwa razy strąciła pasywkę i ignite'a. Walnęła i po prostu nie zburstowała taka Lux. Także ciężkie ma życie Fizz. Myślę, że później dopiero ma jakiś większy damage. Na razie postaram grać się defensywnie jakoś bardziej, nie? Nie chcę, żeby mnie ta Lux złapała jakoś. No, ja sobie tylko tu polaskituję na razie, nie? O, wszystko spokojnie. Nie chcę się bić, nie chcę się wdawać w żadną bójkę. Pani Lux, spokojnie. Tylko jak poczekamy do 6, to Lux też będzie miała przecież sporo do powiedzenia na 6. Auciu. Dobra, żeby mi tego nie zestrzeliła tej pasywki. Hop. Mój minion. Ach, strafiła mnie z tego dziadostwa swojego. Nie zestrzeliła mi to. Niedobrze, niedobrze. Dobra, poczekajmy jeszcze z jeden level, nie, zanim będziemy się wbijać. Nie ma co się wbijać w Lux. O. Wow, udało mi się to zlesiftować. Tego mi się nie uda. Lol, nope. To jest fajne w Fizzie. To jest akurat dobre. Ach, i ten jej haras. Denerwujące jesteś, pani Lux. No. Aj. Nie mogę dostać jakiegoś kartusa, żeby go rozwalić po prostu. Muszę dostać Lux. Ale dobra, mam większą farmę od Lux. Ona tutaj się dużo koncentrowała na harasowaniu mnie. Także ja sobie to ładnie przyfarmiłem przy okazji. Dobra, to co, można już w nią wbijać, myślicie? No. Jakiś tam damage jej zrobiłem. Także już mniej więcej ogarniam tego Fizza. Mniej więcej wiem, że trzeba wbijać na jakimś... nie na pierwszym, nie na drugim, tylko na jakimś czwartym. Z tego co zauważyłem. Na czwartym już jest jakaś moc. No i teraz Lux chyba się wróciła do bazy, niestety. Biedna Lux. Dobrze, dobrze, niech zdycha. Nie chcę być jakiś niemiły tutaj. Ale niech zdycha. Dobra, ja chcę to spuszować i też się wrócić do bazy, ona będzie miała za dużą przewagę. Aj, nie mam many na moje super... super... coś tam. Dobra, auciu. No ona ma już kropelkę. Ma też trochę podków. Dobra, jak najszybciej powrót.
Akurat mam na Dorana, potrzebuję jednego Dorana, żeby mieć trochę regeneracji many i trochę HP-ków, żebym nie padł na, wiecie, na bursta od E i R Lux, także Doran mi się przyda, a potem pójdziemy sobie w Liczbejna. Mam na, tak jak mówiłem, mam właśnie na tego Dorana i kupię sobie od razu buciki. I coś do piciu. I lecimy. Śmieszna to jest postać. Może się nim poduszę grać i będę grać nim częściej, będę go pikować. To jest całkiem spoko postać, ale mówię wam, jeśli chodzi o jakiegoś asasyna, jakąś postać z burstem, to zazwyczaj biorę właśnie Talona, LeBlanc, coś takiego i tym mi się dobrze gra. Jakoś Fizz to do mnie nigdy nie trafiał. No, powiedzmy, że to było worth it. No i potracę tutaj trochę minionów, ale na szóstym to ją tak zabiję. Dobrze. Dobra, to mogło zabrzmieć dziwnie. Ale wreszcie mi wychodzi granie Fizzem. Zagrałem sobie poprzednią grę, ale poszedł nam Surrendera 20, więc tego stwierdziłem, że tego nie nagrywam. 2-2. Ach, Leona, what the fuck. Dobrze, panowie, dobrze. Może kupię sobie teraz buciki? O, no proszę. Dwóch na jednego. To wiecie, co się mówi w takich akcjach? Ej, zobaczcie, całkiem spoko, bo Queen 5, a Garen ma 13 minionów, 5 level. Także spoko. Wyszło to odcinanie od farmy. Oj, dobra, Lux już dostaje. Lux nie gra jakoś tak specjalnie dobrze. Jak grałem przeciwko prawdziwej Lux, kiedyś na rankedzie właśnie wbiłem Fizza. I źle to się skończyło. SS, uważajcie tam. Ona może tam do nich przyjść, nie? Ja to sobie spróbuję spuszować i zaraz tam też mogę wpaść. Albo na jakiegoś bota. Też nie głupi pomysł. Dlatego farmimy. I uciekamy. Jest też Lux. Ja bym zgankował botlane'a w takim razie. Dawajcie, zaraz coś tutaj zdziałamy. Oj, ty nie wiesz, co się jeszcze tu święci, dobra. Dawaj. Jozdo. Dziękuję, dobranoc. Całkiem spoko. Wow, co za chore akcje, panie Garen. Wow, to był outplay. No generalnie ten flash, nie? Ale dobre, to mi się podobało. That noob Garen, no nie wiem, co on sobie myślał. Ale wyszło spoko dla nas. Także całkiem pięknie, a Lux ma tutaj blue buffa. To niedobrze dla mnie. Ja tutaj mogę już zacząć snowballować. Tylko Fizz jest postacią, która owni w early, a potem już może łatwo paść. Ale mam przewagę. Nad Lux jest całkiem spoko. A ja tutaj czekam na blue buffa, tak? Uważaj, bo się sam zrobi. Uważaj, bo ci jungler przyjdzie, nie? Oczywiście jestem na tym, na łeście, nie? Żeby nie było. Także taki mamy szalony poziom momentami na łeście. Powiem wam, że poziom gier jest... nie ma jakiejś tam totalnej różnicy, ale tu chodzi też o poziom zachowania między Westem a Eastem. Tutaj też trafiają się właśnie tacy ludzie, ale zdecydowanie rzadziej. Na Eastie gra się momentami nieprzyjemnie. O, dawaj miniona. Lol, jak to mnie trafiło, to ja nie wiem. Dobra, ona teraz będzie sobie tak farmiła z tego, to będzie wkurzające troszeczkę. Fizz, go! Go! Show must go on! Oj, ona może cię zbrestować, skarbie. Nie żyje. Killing spree! O, na bota, już biegnę. Dobrze, niech się Malphite zrekaluje, mamy double killa. Ale niech on się zrekaluje. No i nie wiem, czy się zrekalował, nie? To było też... Wow, wejście smoka po prostu.
Wejście smoka po prostu, super w ulti, ale po co komu ulti, po co z niego trafiać, nie? Dobrze. Lulz, to było średniowe. Ale wyszło, wyszło, wyszło. Wow, jestem 5-0-0, ale gdyby nie to, to mój team byłoby 2-4-0, także średniowe. Ale okej, okay, idziemy sobie w Lich Bane'a jako pierwszy item. I lecimy na mida. Całkiem spoko, oni sobie tutaj poradzili. Wszyscy składają na Queen, która jest na topie Blade of the Ruined King. Także nie wiem jeszcze, o co w tym chodzi do końca, ale uważaj, skarbie. Dobra, ignitujemy ją i siema. Nie rzucaj się na Malphite'a, nie warto. Po co bić tanka? Dobra, tu idzie Garen. Ty się cofnij. Ty się cofnij, bo on wjedzie na Q i ulti, także nie warto. Dobra, ja na razie nie będę marnować ulti. Ulti, co ja gadam? Żeby sobie łatwo z tego uciec. Postaram się. O, tutaj są jakieś fajne akcje. My lubimy fajne akcje, więc lecimy tam. Zabijemy tego Nunusa spokojnie, myślę. That Nunu damage, a to jest AP Nunu. Nie. On jest mój. Nie, teraz mi pomóż. Moglibyśmy go zabić. Dobrze. Report this Turk Lux. Turecka Lux. Fit and go AFK. No kurczę, jak pójdzie AFK, to nie wiem, czy wrzucać. Niedobrze, bo idzie mi wyśmienicie w tej grze. Oh man. Tak szybko rozwaleni. Na łopatkach są po prostu. No fear. Widzicie, bez junglera da się wygrać, da się wygrać. O, to tylko normal w sumie, ale... Lux 030. Ona naprawdę poszła AFK? Ciekawe. Why are you crying? Ble, 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 ble. Dobra, nie ma Lux. Nie wiem, czy to będę wrzucać w takim razie, goddammit. Możliwe, że mówię do siebie teraz. Ale dobra, nie, wrzucę to. Idzie mi tak dobrze, że najwyżej wrzucimy jakąś krótką grę Fizem. Ojej, jestem beznadziejny dźwięk teraz i nie wiem, muszę zacząć ignorować ludzi, którzy do mnie piszą w grze albo coś, bo to jest niefajne. Dobra, nie mam tutaj Lux. Kurczę, o, ale dostałem po pupie. Coś, mam takie wrażenie dziwne. Dobra, panie Garen. Panie Garen, spokojnie. O, jakaś fajna akcja, lecimy tam. Tylko niech Nidalka tego nie tankuje lepiej. O. Dobra. Już ja sobie poradzę tam. Oj, ptaszku. Idzie ryba. Ale ten ptaszek jest za szybki. Dobra, uniknęła. Ale szybko. Praktycznie, tylko to jest smutne, że ulti jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. I możesz użyć tego do uciekania. Dla mnie ten ulti właśnie Valor jest średniawe. Jak jest pod AD carry oczywiście. Jakby była właśnie pod jakiegoś ADK, nie? Coś bardziej tankowatego, coś bardziej pod solo topa. No to może. Wtedy miałoby to jakiś większy sens. A tak to średniawe jest tej ulti. Aczkolwiek jeszcze nie umiem tym grać. Nie mam tej postaci, także może nie powinienem się wypowiadać, co nie? Zobaczymy, z czasem ludzie nauczą się grać i no, zobaczymy, co z tej postaci będzie. Now is 2-5. No dobra, to dadzą surrender. Niech wychodzą moje free fragi. Wyszła mi gra z Fizem, muszę ją nagrać, żeby nie było, że nie umiem grać Fizem. Dobra, push, hard push. Ryba only. No tutaj biega jakiś free frag. Zaraz się nim zajmiemy.
Aj, no pani Free Frag. O, idzie, to dobre, dobra, biegniemy tam. Free Fragi, to lubię. To mocio! O, lol, nope. Legendary. No, w te... pamiątkowa chwila. Flipiński jest Legendary Hizen. To się nie zdarza zbyt często, ludziska. Leona, jeden na jeden. Aha, pojedynek supportów chcą zrobić. Go! Go for it! Niech się biją. Będzie... Ojej, no nie dali, no co ty robisz? Oj, wiesz co, nie dali, nieładnie. To miała być wojna supportów, a tutaj... biedny Nunu. Wow, legendary fizz. Powiem wam szczerze, nigdy mi się to nie zdarzyło. Aucio, aucio, aucio. Dobra, ja tu postaram się to spuszować. A przeciwnicy właśnie zobaczyli tego legendary fizza. No a co my możemy zrobić? Nic praktycznie. Ale Lux na początku nie grała jakoś fatalnie. Starała się mnie odcinać od farmy. Niby nie było tak fatalnie. Tylko potem jest fizz naprawdę silny. Już mniej więcej czuję, że trzeba wbijać. Kiedy trzeba wbijać? Jakieś takie okolice, właśnie czwarty level już jest silny. Nie ma co wbijać, tak jak kiedyś próbowałem. Fizz jest dobry w early, to trzeba wbijać od razu praktycznie, nie? Geniusz. Dobra, żeby szybciej pushować, staram się, gdy tylko schodzi mi cooldown z Lich Bane'a, użyć jakiejś umiejętności. I wtedy wiadomo, większy damage leci. Uuu, nie fajnie, panowie. A widzicie, z jakimi spamerami muszę tutaj się zmagać. No, czasem trochę to niefajne. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Fun for you. Dawajcie ten inhibitor. O, dobra, Lux. Ej, oni są we czwórkę normalnie. Zaraz coś tam zadziałam. Tylko nie mam za dużo HP-ków. No dobra, damy radę, myślę. Jak schodzi po prostu. Ile to robi damage'a? 400... Prawie 500. Nie wiem, mam wrażenie, że zawsze te ulti Fizza po prostu zabiera 3/4 HP. To jest fajne jeszcze, unikanie wieżyczek i w ogóle wszystkiego. To jest też spoko w Fizzie. Całkiem spoko postać. Może kiedyś go naprawdę nauczę się nim jakoś grać. Całkiem silna to jest postać, nie można powiedzieć. Oj, skarbie. Legendary. Ale jeśli chodzi o KS-owanie, to chyba nie znajdziecie lepszej postaci. No nie wiem, co może lepiej KS-ować niż Fizz. Dobra, obczajcie mój gold, 3500. Głupio by było kończyć z taką gotówką i z takim itemem. Zaraz się... A, kupimy sobie Rabadona. Rabadona i jeszcze potionek, żeby mieć więcej AP? Co wy na to? Nie, głupi pomysł. A, było jakieś pytanie, ludzie się pytają, jak ty to robisz, że kupujesz potkę mając full builda, po prostu na nią klikam, kupuję. I ona od razu się wypija na respie. Także nic wielkiego. Oracle tak samo, no wszystko po prostu, wszystko, czyli trzy eliksiry, nie, bo ten i Oracle. Szkoda, że zabrali ten zielony. Powiedzieli, ludzie go nie kupowali, bla bla bla, nie? Ale tak naprawdę to co, on coś komuś szkodził? Dla mnie był spoko, bo dodawał atak speedu i na moich postaciach one hit efekt był przydatny. A jak mamy full builda, szczególnie na takich postaciach właśnie, które mają one hit efekt, te itemy są tanie, szybko składają full builda, więc taki potek na pewno by się im przydał. Ale tutaj usunęli, szkoda w sumie. Ale dobra, ludzie płaczą za Heart of Golden, także też jest smutno. Dobra, chce ktoś jeszcze pamiątkową rybę? Ktoś tu jest chyba chętny. Nom nom nom. Fajna rybka. O, tutaj jest Garen. Garen, please. Legendary. LOL, jaki jak kręcy damage.
Obiecuję wam, że ja sobie jeszcze tutaj pogram Fizem. Victory, tak. Pogram sobie Fizem, może nie będę tego nagrywać, ale w sumie to całkiem nieźle się nim gra, powiem wam szczerze. Już zaczynam go czuć mniej więcej. No dobra, także dzięki za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach Zagramy w League of Legends. Cześć, trzymajcie się.